Witam Was wszystkich. Ja chciałem nawiązać do tego, co Artur powiedział o wsadzaniu kija w mrowisku. Że ja chyba jestem w tym dobry. Po ostatnim moim świadectwie, zresztą chyba wszyscy, albo większość przynajmniej wie, co to się działo. Na drugi dzień wylądowałem w szpitalu z gorączką. Nie wiadomo skąd zapalenie płuc się wzięło. Zastawka mi się wypruła, ta co miałem wszczepioną. I ja będąc w tym szpitalu, no diabeł oczywiście tam swoją robotę robił. Przyszły takie myśli do głowy. No zobacz, Tomek, Bóg cię opuścił. Znowu zachorowałeś. Powiedziałeś to swoje. Teraz możesz umrzeć, na pewno umrzesz. Po tygodniu już nikt nie będzie pamiętał o tobie. Ja będąc w tym szpitalu teraz, ja zrozumiałem dwie istotne rzeczy. Po co jest Kościół dla człowieka i co to jest pułap wiary. Bo ja wylądowałem w szpitalu, leżałem pod tlenem. Niektórzy z Was tutaj byli u mnie, także widzieli, jak to się wszystko tam toczyło. I do mnie takie myśli przychodziły. No, chorujesz, no ale co, jako Boży człowiek, no to chyba coś jest nie tak z Tobą, co nie, że Ty znowu chorujesz. I ja zacząłem wchodzić w takie samo potępienie. Czy ja mam się dać zoperować, czy się nie dać zoperować, bo tam się cuda działy, dosłownie tam się działy cuda. Z Arturem rozmawiałem, Artur też otwarcie mu powiedział, ja nie wiem, co Ty masz zrobić, ja wiem, że Ty będziesz zdrowy, bo Ty jesteś zdrowy, ale czy Ty się zoperujesz, czy nie, to ja nie wiem, bo najwyżej Ci zdrowe serce zoperują, tak? I przyjeżdżał do mnie Michał Korgol i też dużo rozmawialiśmy. Ja przez te nasze rozmowy zrozumiałem, do czego jest potrzebny Kościół. To jest, Kościół dla człowieka jest potrzebny po to, prawdziwy Kościół, żeby stanąć za człowieka w modlitwie i żeby człowieka podnieść, żeby inni ludzie potrafili człowieka podnieść. I Michał, bo największą relację miałem z Michałem. Inaczej. Największą relację z Bogiem miałem przez Michała. Bo on mi mówił takie prawdy Boże, proste prawdy Boże. No jakie? Tomek, tobie 120 lat życia przysługuje, bo tak ustawa mówi. Bo tak jest w ustawie napisane. I ty musisz w to wierzyć. Bóg umarł za Twoją chorobę. Jezus już to poniósł. Ty musisz to uwierzyć. Jesteś w miejscu, w jakim jesteś. No bo szpital to nie jest przyjazna duchowa atmosfera dla chorego. Niby szpital ma ludziom pomagać, ale w duchowej rzeczywistości no jednak nawet lekarze potrafią człowieka przygnieść tym, że oni chcą prawdę powiedzieć, w jakim człowiek jest stanie. Michał mi, no, dosłownie nasze rozmowy wyglądały tak. Dzwoniliśmy do siebie i dzień w dzień jakby puszczał taśmę. 120 lat życia, ty musisz to uwierzyć. Ty jesteś zdrowy, a wszystko inne to jest kłamstwo. Symptomy choroby, to mi bardzo utkwiło w głowie. Symptomy choroby to nie jest choroba, bo diabeł chce, żebyś ty w to uwierzył, żeby ta choroba się rozwinęła. Bo ja miałem tam kilka razy tomografię robioną, jechał przez przełyk. Tam wychodziło, ja to w wypisie wszystko mam napisane, podejrzewali, że mam jakieś rozwarstwienie mięśnia sercowego, że krew z komory napływa do przedsionka, tam są jakieś ropnie, gdzieś idzie też jakaś wegetacja w stronę aorty, i
to miało, ta operacja to miał być wyrok. To tak, tak, takie rozmowy były, rokowania były mizerne. Nawet lekarze niektórzy mówili, my nie rozumiemy, znaczy jeden taki lekarz szczególnie, ja nie rozumiem, jak pan w takim stanie tak może mówić, że panu nic nie jest, jak, ja mówię, ja sobie zdaję sprawę z ryzyka, bo to ja jestem chory, ale ja wierzę w to, że ja jestem, że ja wyzdrowieję. Dosłownie. I dzień przed operacją, ja miesiąc leżałem najpierw na antybiotykach, przed świętami do 19 grudnia, o ten dzień operacji, a dzień przed operacją przyszedł do mnie jeden z chirurgów, bardzo, bardzo taki facet sumienny. I ja mu powiedziałem, jak go się zapytałem, czy ta operacja się uda. Oni mówią, nie wiedzą. No. On mówi, on sam nie wie, bo on przyszłości nie zna. A czy pan w Boga wierzy? On mówi, wierzę. Ja mówię, ja wierzę w to, że ja jestem zdrowy, bo ja Jezusa spotkałem. Powiedziałem mu to, co ja przeżyłem podczas drugiej operacji, bo tą drugą operację to on mnie operował. No, słuchał z zaciekawieniem. Ja mu powiedziałem, ja wierzę w to, że tych rozwarstwień w sercu, tego wszystkiego, co tam na tych badaniach wychodzą, tego nie ma. Do mnie nie dochodziła myśl, bo ja miałem też wyprutą zastawkę z powodu jakiegoś tam opróżnionego ropnia. Tego nie mogłem w głowie tej granicy przeskoczyć. No, pułap wiary nie pozwalał mi na to, że ja musiałem na to, ja wewnętrznie czułem, że ja musiałem się na tą operację zgodzić. Bo ja nie mogłem w to uwierzyć, że ta zastawka jest cała, wszystko jest z niej okej. Okay. Ale ja w to wierzyłem, że żadnych tych rozwarstwień nie ma. Po prostu to jest oszustwo. I no, on mi tak, ten lekarz odpowiedział, no on jako lekarz, no on sceptycznie musi do pewnych rzeczy podchodzić, no bo on tutaj różne rzeczy widział, także jakoś tak na dystans najpierw podchodził do mnie tutaj, ale po tej operacji nic nie widziałem, od razu mówię tak, no uśpili mnie, obudziłem się, to nie było to co wcześniej. Po paru dniach, jeszcze tam parę dni leżałem pod sztucznym sercem na OIOM-ie. No dosłownie dokładnie dwa tygodnie, po 11 dniach na nogi wstałem. I on po paru dniach, ten lekarz do mnie przyszedł i on powiedział tak, że on bardzo dużo rozmyślał nad tym, co nad tą naszą rozmową przed operacją. Bardzo dużo dałem mu do myślenia o kwestii wiary, kwestii zbawienia, ale po tym, co on zobaczył tam na stole, to on mówi, że ma w głowie mamętlik, bo co się okazało? Owszem, ta zastawka była wypruta, tam w wypisie jest, że mam napisane, że na 1/3 długości, no jakoś tak jest, ale tych rozwarstwień, tego wszystkiego, co badania, na badania wychodziło, tego nie było. Tego nie było. I on mówi, ja pamiętam, mówi, 30 lat jak tutaj pracuję, to on pierwszy raz coś takiego widzi na oczy, że w ogóle, że człowiek jest tak czegoś pewny, że tak mówi i to, co się dzieje. No, ja mu powiedziałem, Jezus, jak uzdrawiał ludzi, on tylko jednego wymagał od człowieka, jednej rzeczy, dosłownie. Żeby człowiek uwierzył w to, że jest zdrowy. Nic więcej. On wszystkich uzdrowił. Tylko człowiek musi w to uwierzyć. I ten lekarz mu powiedział, no tak, twoja wiara cię uzdrowiła. Amen. Chciałem tylko dwa słowa powiedzieć o Tomku. Wiecie, ja bym chciał go zawinąć i chciał go oszukać, ale on nie tylko nie dał się oszukać,
i uchwycił się wiarą pewnych prawd, ale zrobił też w ogóle niesamowitą robotę w szpitalu. Tomek jest taką osobą, która, jak weźmie pewną prawdę, to nie zamyka się w pokoju i nie siedzi sobie z tą prawdą. Jego cały szpital zna. Autentycznie, słuchajcie, byliśmy kilka razy z Julitą. W czasie naszych wizyt przychodziła pani profesor, przychodzili lekarze, przychodziły pielęgniarki. Po operacji, jak byliśmy u niego z godzinę, było 8 pielęgniarek, ksiądz, lekarz, wszyscy i wszyscy wiedzieli, co się wydarzyło. To była bardzo duża rzecz, bo on od początku im mówił te prawdy jeszcze przed operacją, że on wierzy, że Jezus go uzdrowił i że on jest całkowicie zdrowy. Później oni go otworzyli, zobaczyli tak naprawdę. Tomek może nie powiedział tego na głos. Jego się bali operować. Nie chcieli go operować, bo uważali, że on umrze. Taką diagnozę mieli lekarze, że on tej operacji nie przetrzyma. I później było mega poruszenie i myślę, że w ogóle to, co on zrobił, wykona i już wykonuje potężną pracę tam.